Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że Was widzę, przynajmniej w wyobraźni. Przykro mi, że nie możemy być z Wami dzisiaj na żywo. Bardzo Wam gratulujemy dostania się do tego projektu i Muzeum Historii Kobiet za inicjatywę. Ja nazywam się Klara Sielicka-Baryłka i jest ze mną Maria Weronika Kmoch. Obie reprezentujemy Stowarzyszenie Wikimedia Polska, które jest partnerem tego projektu i mamy nadzieję, że wciągniemy Was w działania wikipedystyczne poprzez tę prezentację. W pierwszej części chciałam Wam opowiedzieć o tym, co się dzieje z Wikipedią i kobietami na świecie w kontekście globalnym, a w drugiej części moja koleżanka opowie już o działaniach w Polsce, o tym też, co sama robi, żeby zmniejszać tę gender gap. To gender gap. Przejdę do prezentacji. Herstoria w Wikipedii, gender gap w encyklopedii. Taki nadałyśmy tytuł temu spotkaniu. Gender gap jest pojęciem, które gender gap w Wikipedii jest osobnym pojęciem, które ma nawet swoje hasło w Wikipedii, gender bias on Wikipedia. Wszelkie badania, które tutaj będę przywoływać, czy wnioski, znajdziecie też na koniec tej prezentacji w sekcji literatury. Także kiedy organizatorki prześlą Wam te slajdy, to zachęcam do lektury pogłębionej w dowolnym czasie, żeby dowiedzieć się więcej. Ja opowiem o tym, kto i jak dba na świecie o obecność kobiet w Wikipedii, zmagania i współpraca, może też wysiłek i solidarność, różnie możemy to nazwać, czy raczej zaparcie się i robienie rzeczy. Słuchajcie, Wikipedia jest największym projektem społecznym na świecie. W naszej Wikipedii jest ponad 1,5 miliona haseł. Istniejemy ponad 20 lat, tak jak ta główna Wikipedia, czyli to już jest naprawdę bardzo długo. Wikipedia jest w ponad 300 wersjach językowych i powstają kolejne wersje językowe. Także wyobraźcie sobie tego skalę. Niektóre z Was znają pewnie osoby, które po prostu urodziły się, czy same jesteście osobami, które po prostu z tym się już wychowały, z tym projektem. I teraz popatrzcie tutaj, pokazałam parę liczb. Wikipedia Gender Gap jako osobne pojęcie funkcjonuje też na bazie badań i liczb, które są cały czas korygowane i rewidowane. W polskojęzycznej Wikipedii 17% z haczykiem biogramów to biogramy kobiet. W anglojęzycznej 19 z kawałkiem procent biogramów to biogramy kobiet. To jest stan na czerwiec tego roku. Także wyobraźcie sobie tę skalę 4 milionów haseł czy 5 milionów haseł i w tym ten procent, który obejmuje biogramy tak ważnej historii. Tak ważnej grupy, która tworzyła historię, narrację, przyczyniła się do wielu odkryć, działań, aktywizmu itd. I pomimo wielu, wielu działań, które są cały czas podejmowane, cały czas nie możemy dobić do 20% nawet. Przepraszam. Te różnice, te uprzedzenia, bajasy dotyczą i słownictwa, i ilustracji, i kategoryzacji. Słownictwa pod kątem tego, jak formułujemy biogramy kobiet, jak są formułowane, ilustracji. Osobne badanie o ilustrowaniu biogramów powstało. I tam na przykład okazało się, że jeżeli już są biogramy kobiet, to są często bez ilustracji w porównaniu do biogramów mężczyzn. Z kolei, jeżeli już hasła kobiece mają ilustracje, to są one lepszej jakości niż te w biogramach mężczyzn. Także słuchajcie, wszystko zależy też od kontekstu danej społeczności i języka, w jakim jest tworzona dana Wikipedia, bo to się na przykład tyczy kwestii kategorii, gdzie u nas chciałybyśmy, żeby były, przynajmniej w takich dyskusjach wychodzi,
często, żeby kategorie były z feminatywami, czyli polskie pisarki, polskie malarki. Na razie biogramy kobiet, biogramy malarek są w kategorii polscy malarze, na przykład. Ale z kolei w anglojęzycznej Wikipedii to w drugą stronę idzie ta dyskusja, że wyróżnianie z American Painters kategorii Women Painters nie jest dobrze widziane. Taką inicjatywą, która prowadzi za rękę nowe wikipedystki, których jest cały czas za mało, i to też wpływa i na język, i na charakter haseł, i w ogóle ich liczbę, jest grupa Women in Red. I to nie jest jakieś stowarzyszenie czy organizacja, to jest w stylu bardzo wiki. W Wikipedii tworzymy sobie wiki projekty, zbierając nawet 5 osób czy 3, które chcą coś robić. Natomiast Women in Red zbiera ludzi różnej płci, wieku, pochodzenia i tak dalej, z całego świata od 2015 roku, po to, żeby zwiększać liczbę biogramów kobiet w Wikipedii. Mają swoje logo, ale tutaj zobaczycie też logotypy na całym świecie, poprzerabiane, zremiksowane pod kątem na przykład podobnej akcji, nie wiem, w Niemczech czy gdzieś indziej, z flagami i dodatkami różnymi, książka, kwiat i tak dalej. Ponieważ jest to ruch wiki i możemy czerpać od siebie inspiracje nawzajem, wszystko jest otwartą wiedzą i otwartym dostępem. Natomiast to też wyszło, ta inicjatywa, od takiego zdziwienia i frustracji, bo rok wcześniej założycielki, inicjatorki tej grupy odkryły, że wtedy jeszcze chyba było niecałe 15% tylko biogramów, no i zabrały się do roboty, że tak powiem kolokwialnie. Drugim takim, czy też równoległym projektem z Wiki Project Woman, stworzone przez Rosie Stephenson Goodnight, o której jeszcze powiem. I tam znajdziecie różne też wskazówki, eseje, pomysły, różne takie kategorie na tej stronie są zawarte i też listy haseł do zrobienia. Ale wśród wskazówek są ciekawe rzeczy, jak na przykład zmienić narrację hasła, pokazując, nie infantylizując biogramów kobiecych, ponieważ okazało się, że biogramy kobiet często posługują się imieniem kobiety w dalszej części biogramu, a w biogramy mężczyzn nazwiskiem, czyli na przykład Smith doprowadził do powstania patentu, czy tam zdobył patent na coś tam, a natomiast w biogramie kobiety byłoby Angelina doprowadziła do czegoś tam. I jest to wyraźna różnica, i staramy się pamiętać o tym, żeby używać też nazwisk albo imienia i nazwiska. Kolejność słów: husband and wife, brother and sister, żeby zamieniać nawet tutaj kolejność, to też będzie zmieniało narrację. Lidy w biogramach kobiet. Chcąc dobrze, w dobrej intencji pisałyśmy często: pierwsza kobieta, która coś zrobiła. To podkreślanie, że pierwsza kobieta nie jest dobre, znowu wskazuje na ten bias. Nie, są całe takie eseje i badania, które pokazują, żeby lepiej tak nie robić. Dużo więcej jest na tej stronie. A dlaczego Women in Red nazywają się Women in Red? Ponieważ Wikipedia jest siecią informacji, siecią haseł powiązanych między wszystkimi wersjami językowymi, one łączą się między sobą niebieskimi linkami. Możecie tak zobaczyć, jak zaczniecie czytać dzisiaj hasło o jakiejś malarce, idąc po niebieskich linkach, do czego dojdziecie? Może na przykład do nazwy jakiegoś leku. Taki wiki speedrun często robimy z młodzieżą, żeby im pokazać, jak ta sieć działa. Natomiast jeżeli zobaczycie czerwone linki, to oczywiście są hasła, które nie istnieją jeszcze i są sugerowane do zrobienia. I słuchajcie, tych haseł biogramów kobiecych czerwonych jest cały czas cała masa. Tu widzicie screen z jednej tylko fragmentu jednej tabelki o klimatolożkach. Tu nawet jest polskie nazwisko, dalej nie bez biogramu. I właśnie Wiki Project Women in Red i Wiki Project Women i inne, i my także w różnych akcjach, o których powie Marysia,
Generujemy na podstawie też dzięki projektowi Wikidata i innym sposobom takie listy, żeby było łatwiej dojść do tego, kim się dzisiaj chce zająć, jaki biogram dzisiaj chce napisać. No bo właśnie, kto to robi? Robią to zwyczajne osoby lub niezwyczajne, zależy jak na to patrzymy. Ciekawa jest ta pierwsza motywacja. Nie tylko u kobiet. Dużo, dużo osób, które zaczyna działać w Wikipedii, mówi o pierwszej wkurzeniu, frustracji, zdziwieniu, że czegoś nie ma w Wikipedii. I tutaj na przykład Jess Wade, którą tu widzicie na zdjęciu, ona jest fizyczką odznaczoną i bardzo uznaną w świecie fizyki. Co ciekawe, Wikipedię założył też fizyk, również w Polsce. Czyli coś tu jest na ciekawego takiego we wszechświecie i uniwersum kosmosu. I Jess Wade tworzy hasła, już bardzo dużo ich stworzyła, ponad 1500 przynajmniej, nie więcej, biogramów kobiet. Właśnie skupia się na biogramach naukowczyń. Została też laureatką Wikimedian of the Year, co jest takim najwyższym wyróżnieniem w świecie Wikimediów, wręczanym przez założyciela Wikipedii właśnie. Również kolejne nazwiska, które tu widzicie, Emily Temple Wood zaczęła, pierwszą edycję zrobiła, kiedy miała 10 lat. Kiedy miała 12 lat, zrobiła pierwsze hasło. Ona z kolei doszła do takiego momentu, że postanowiła sobie, że za każdy hejtujący komentarz, czy kto odbiera jako harassment, napisze kolejny artykuł. I w ten sposób też dobiła do niesamowitej liczby haseł biogramów kobiecych. Jest również bardzo aktywna zawodowo i razem z Rosie Stephenson Goodnight, którą tu widzicie też wypisaną, dzieliły właśnie też trofeum Wikimedian of the Year. Tak wymieniam to, bo również Olga Paredes z Boliwii zdobyła w zeszłym roku Wikimedian of the Year. I nie jest dużo tego. Wikipedia trwa 20 lat ponad. Nagrodę zaczęto przyznawać po jakimś czasie i tylko nieliczne kobiety ją dostały przez ten cały czas. Rosie, którą tutaj widzicie, poznałam niedawno na żywo. Jest to niesamowita kobieta i wszystkie one są niezwykłe. Olga się łączyła z nami na konferencji online. One wszystkie działają także po to, żeby przyciągać młode kobiety, dziewczyny, uczennice do pisania haseł. A też uświadamiać kolegom, jak to jest istotne, żeby te hasła powstawały w zgodzie z zasadami używania zaimków, nie wymieniania koniecznie mężów i rodzin w haśle o kobietach, skoro nie wymienia się tego w hasłach o mężczyznach. Również Kamilia Boban tutaj, która działa we włoskiej Wikipedii, tworząc projekt Wikidonna. Mnóstwo jest jeszcze ich. Zapraszam Was do tych lektur, które będą w tej prezentacji zamieszczone. Do poczytania, co te dziewczyny, co te kobiety robią, niektóre naprawdę od samych początków niemal Wikipedii, 2007 rok czy 2006. I takich działań, że ktoś siedzi sam w ukryciu i robi, czy potem jest jakby wyciągany na światło dzienne, ale robi sam, bo ma swój wewnętrzny projekt, że zrobi dziennie jeden biogram kobiety, jest na pewno więcej niż o nich wiemy. Nie wszyscy się tym bardzo chwalą, albo nie wiemy o tym, ale są też takie zbiorowe, integrujące spotkania. Tu na zdjęciu akurat koleżanki, które działają w edukacji, Wikimedia Education w różnych działaniach. I każda z nich, o każdej z nich mogłabym powiedzieć, co robi na rzecz pokazania, jak być wikipedystką, że warto nią być, jak się nie zatrzymać, jak się nie bać. Jak próbować pomimo czasem naprawdę trudnych sytuacji, które uprzedzam Wam też się będą pewnie zdarzać. I takich akcji są różne. Każda z nas jest inna i się zajmuje czymś innym, interesuje czymś innym. Wasi uczniowie i uczennice również. I tematyki są różne. Szczególnie to się nasila w marcu, kiedy jest Marzec Kobiet, tak? U nas też w Polsce różne działania są, ale cały rok trwają
jakieś Women in Music, Women in Science, LGBTQ+ Women w czerwcu. Mnóstwo jest tematycznych akcji, konkursów i też edytonów, czyli spotkań, kiedy możemy się spotkać na żywo czy online i jedząc pizzę, wspólnie pisać hasła. I to nie jest tylko domena oczywiście wikipedystek, bo wikipedyści, nasi koledzy i zresztą wszystkie osoby edytujące Wikipedię mogą wybrać, czy chcą być bardziej introwertyczni, w sensie są po prostu nimi, a niektórzy wolą się spotkać. Dla niektórych czas COVID-u był ciężki. Jak tylko mogliśmy się zacząć spotykać na żywo znowu, to zaczęłyśmy. I tutaj tym zakończę, że też różne instytucje się włączają. Wikigap, które tu widzicie wymienione, jest na całym świecie wspierane dzięki ambasadzie Szwecji, także tej w Polsce. Osobny konkurs, osobne nagrody w marcu i znowu tworzenie biogramów kobiecych. I a propos pizzy, spotkań i radości z pisania haseł, przejdę płynnie już, przedstawię Marysię Weronika Kmoch, która w kolejnej części naszego spotkania opowie o tym, co się dzieje w Polsce. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej z częścią spotkam się jeszcze kiedyś. No i powodzenia. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maria Weronika Kmoch i zapraszam Was na drugą część wykładu poświęconego gender gapowi w Wikipedii. Ja skupię się na wątku polskim i będę Wam opowiadała o przykładach różnych działań, które są podejmowane, by ten gender gap może nie tyle zlikwidować, co jakoś zniwelować. Pierwszą z inicjatyw, o której chcę Wam opowiedzieć, jest akcja Nieznane Kobiety Wikipedii. Pod tym tytułem, pod tą nazwą jest znana już od kilku lat, ale wszystko zaczęło się w 2011 roku. Pod hasłem Wikipedia też jest kobietą. I było to wpisanie polskich działań, polskich dążeń do tego, by zniwelować gender gap w polskojęzycznej Wikipedii, w działania szersze, globalne, ogólnoświatowe, o których mówiła Klara. Pod hasłem Wikipedia też jest kobietą akcja odbyła się w 2011, 2016 i 2017 roku. Od 2019 roku jest znana jako Nieznane Kobiety Wikipedii. I o co chodzi? W marcu, nawiązując do 8 marca, czyli Światowego Dnia Kobiet, skupiamy się na pisaniu i rozbudowywaniu już istniejących haseł polskojęzycznej Wikipedii, haseł, które są biogramami kobiet. Opieramy się na tym, co można wyciągnąć z takich list opartych na przykład o Wikidane, jakich biogramów w danym języku brakuje, ale też w ramach tej akcji nawiązujemy jako Stowarzyszenie Wikimedia Polska współpracę z różnymi instytucjami, które wspierają nas, przygotowując listy brakujących haseł, na przykład z Muzeum Historii, Muzeum Narodowym w Krakowie, udało nam się przygotować listę brakujących artystek, malarek i na tej podstawie osoby, które chciałyby się włączyć w akcję w marcu, mogą pisać. Mogą pisać, używając propozycji bibliografii, która jest często załączona do propozycji haseł, na przykład masz podaną osobę, malarkę X, obok w tabeli, która jest udostępniona na stronie projektu na Wikipedii, masz proponowaną literaturę. Ale bardzo często w ramach tej akcji Nieznane Kobiety Wikipedii udział biorą osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Wikipedią, dlatego też w ramach marcowych działań herstorycznych oferujemy różnego rodzaju szkolenia, zarówno online, jak też w formie na żywo, ale też edytony, czyli takie spotkania najczęściej na żywo, kiedy siadamy wspólnie, piszemy, możemy się wymieniać pomysłami, inspiracjami, pomagać sobie nawzajem, dzielić się literaturą, którą mamy na podorędziu. I akcja Nieznane Kobiety Wikipedii trwa przez cały marzec. Ma formę konkursu, więc osoby, które napiszą najwięcej haseł, mogą otrzymać nagrody, ale też wiele osób decyduje się na dołączenie do tej akcji po prostu z potrzeby serca albo z powodu tego wkurzenia, o którym mówiła Klara, bo czegoś tam nie ma, brakuje jakiegoś biogramu.
I to jest ważna akcja, którą podejmujemy jako Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ale też całe środowisko wikipedystyczne. Kolejną formą działania w ramach zniwelowania gender gap w Wikipedii, w polskojęzycznej Wikipedii, są różnego rodzaju grupy nieformalne, można powiedzieć, które angażują się wokół herstorycznych działań. I tutaj najbardziej znanym jest kolektyw Kariatyda. Jest to inicjatywa, która narodziła się we Wrocławiu kilka lat temu i skupia środowisko działaczek piszących, interesujących się głównie światem sztuki, czyli skupiających się na malarkach, na rzeźbiarkach itd., itd. Kolektyw Kariatyda jako grupa nieformalna współpracował z Wikimedia Polska w ramach jednego z naszych działów, Otwarta Kultura, inaczej GLAM, to jest skrót od Galleries, Libraries, Archives and Museums, czyli współpraca z różnego rodzaju instytucjami kultury. W ramach działań kolektywu Kariatyda odbyło się wiele spotkań, organizowano je cyklicznie. Każde z nich odbywało się pod jakimś innym hasłem. Na przykład tym razem zajmujemy się rzeźbiarkami, a tym razem zajmujemy się artystkami ukraińskimi. Było to związane z wybuchem wojny w Ukrainie, tym kolejnym etapem wojny. Kolektyw Kariatyda utworzył stronę projektu, stronę swoich działań na Wikipedii. Macie ją tutaj podlinkowaną, więc można prześledzić to, co udało się w ramach tych działań zrobić. Kolejny kawałek, który dotyczy niwelowania gender gap w Wikipedii, to zajęcie się regionalnymi herstoriami. Udało się to w odniesieniu do dwóch regionów. Zajęłyśmy się Śląskiem Cieszyńskim i w marcu, w pierwszej połowie marca 2022 roku udało się spotkać w Cieszynie na kilkudniowych aktywnościach, w ramach których odbyło się spotkanie poświęcone edytowaniu i tutaj grupa kobiet w bardzo różnym wieku, bo od seniorek po licealistkę edytowała hasła, czy tworzyła też głównie nowe hasła poświęcone encyklopedycznym kobietom z regionu Śląska Cieszyńskiego i to zarówno po stronie polskiej, jak też czeskiej, ale chodziło też o to, by wydarzyło się więcej niż tylko edytowanie, więc był spacer śladami cieszyńskich herstorii, udało nam się przejść z Władysławą Magierą, historyczką, herstoryczką po uliczce cieszyńskich kobiet. Było też spotkanie z nauczycielkami wikipedystkami, ze mną i z Zosią i opowiadałyśmy, jak można włączać młodzież w działania herstoryczne, także regionalne. A druga część, druga odnoga naszych regionalnych działań w 2020 roku, to był kawałek, który szczególnie sobie upodobałam i było to zajęcie się herstoriami kurpianek, czyli kobiet z północnego Mazowsza, głównie z Puszczy Zielonej, ale też pojedyncze historie dotyczyły kobiet z Puszczy Białej. I tutaj działałyśmy online. Było to działanie, była to jedna z aktywności w ramach akcji Nieznane Kobiety Wikipedii. Jedna z kategorii była poświęcona kobietom regionu kurpiewskiego, bo nie powiedziałam wcześniej przy akcji Nieznane Kobiety Wikipedii, że co roku dzielimy, szeregujemy te nasze propozycje, listy propozycji haseł w kategorie, na przykład kobiety sportu albo artystki, albo właśnie kobiety regionu kurpiowskiego. I w ramach tego działania odbył się wykład, szkolenie online. Można było dołączyć i nauczyć się edytowania Wikipedii. Bardzo się cieszę, że do tego regionalnego działania, regionalnego skupienia się na herstoriach dołączyły kobiety w różnym wieku. Działałyśmy online, było takie wsparcie ze strony bardziej doświadczonych wikipedystek. Podobnie było z herstoriami śląskimi, bo po tym spotkaniu na żywo w Cieszynie byłyśmy w kontakcie online przez grupę na Facebooku, przez kontakt taki indywidualny i wspierałyśmy się w pisaniu haseł. Więc regionalne herstorie i takie skupienie się na małym wycinku, gdzieś tam lokalnie,
w oparciu o już istniejące organizacje, na przykład pozarządowe, albo po prostu aktywne działaczki i działaczy, to jest ważna forma działania, która może pomóc w niwelowaniu gender gap w polskojęzycznej Wikipedii i mamy już tego dobre przykłady. W pandemii w 2020 roku, jeszcze zanim zamknięto szkoły, zobaczyłam post na Facebooku Stowarzyszenia Wikimedia Polska, jest akcja marcowa, nieznane kobiety w Wikipedii, około 1 na 5 biogramów w polskojęzycznej Wikipedii to biogram kobiety, zmieńmy to. I uznałam, że to jest świetne działanie dla osób, które nie rozszerzają historii, chodzą na zajęcia z historii i społeczeństwa i zaproponowałam takie działanie, pisanie po kilka osób w grupach biogramów kobiet, nauczenie się Wikipedii, krytycznego myślenia, doboru źródeł, pracy w grupie i tak dalej. No i wybuchła pandemia, więc trzeba było sobie jakoś poradzić, ale okazało się to świetnym działaniem właśnie na ten czas online. I młodzież do dziś wspomina ten projekt jako jeden z fajniejszych doświadczeń, jako jedno z fajniejszych doświadczeń w swojej edukacji i w ramach historii i społeczeństwa. W pierwszym roku i w drugim roku, które były jeszcze latami pandemicznymi, działaliśmy tylko online, młodzież działała w grupach i po kilka osób, dwie, cztery pisała jeden biogram, a od 2021 roku od jesieni udało się już działać na żywo i wówczas ta akcja troszeczkę zmieniła formę, to znaczy wpisałam pisanie haseł w Wikipedii, herstorii w Wikipedii w taką akcję pro tydzień. Dwa razy w ciągu roku szkolnego w moim liceum, czyli w pierwszym SLO Bednarska w Warszawie, mamy czas dla osób z trzecich klas, gdy nie ma lekcji, takich typowych, a można sobie wybrać projekt do zrealizowania, na przykład jeździć na rowerach po ziemi łowickiej i odkrywać historię, a jednocześnie badać geologię tego terenu. Albo oglądać filmy i rozmawiać o nich w kontekście filozoficznym, albo chodzić na wystawy historyczno-sztuczne. A ja zawsze od tego momentu, odkąd te projekty ruszyły, ruszył pro tydzień, proponuję akcję herstoryczną w Wikipedii, ale w ramach tego protygodnia chciałam, by działo się coś więcej, nie tylko pisanie haseł w Wikipedii, herstorii w Wikipedii, jak to było w pandemii i każda akcja ma jakiś temat przewodni, na przykład Ukrainki wiosną zeszłego roku, na przykład queerowość jesienią zeszłego roku, albo kobiety Indii, to ostatnia edycja z wiosny 2023 roku. Udało mi się do każdej edycji zaprosić nauczycieli, nauczycielki z mojej szkoły, ale też osoby z zewnątrz. Na przykład w ostatniej edycji była z nami Daria Dulok, która opowiadała o tym, jak są prezentowane, przedstawiane i portretowane kobiety w indyjskiej kinematografii. A w przypadku zajęć w ramach protygodnia tego ukraińskiego były zajęcia plastyczne i tworzyłyśmy obrazy, nasze dzieła sztuki inspirowane dziełami ukraińskich malarek, tych, które już miały hasła w Wikipedii polskiej, ale też takich, które dopiero miały powstać. Były wejścia do muzeów, były spotkania takie poświęcone roli herstorii, dlaczego jest to ważne, więc tutaj było takie bardziej kompleksowe przyjrzenie się herstorii nie tylko w Wikipedii, ale szerzej. I z tego projektu jestem niezwykle dumna. Każda z edycji ma swoją podstronę na polskojęzycznej Wikipedii i macie tutaj podlinkowaną właśnie taką główną stronę z podstronami na edycję. Serdecznie zapraszam, można zobaczyć, jakie wspaniałe hasła powstały, ale też obejrzeć galerię zdjęć z tych projektów i zobaczyć, jak to wyglądało. No i są też edytony, czyli takie spotkania, no właśnie, na żywo, ale też w formie online. Tutaj przykład takiego spotkania łączonego. Bardzo często w ramach współpracy z Otwartą Kulturą, czyli ten dział GLAM, organizujemy spotkania edycyjne i część ludzi była obecna na miejscu, a część, tak jak ja, łączyła się online i w trybie online działała, pisząc hasła o tych właśnie fotografkach, które zostały przedstawione w DSH na wystawie. I tutaj było wsparcie osób,
osób, które są bardziej doświadczone, też była lista proponowanych haseł, była możliwość zapytania o kwestie techniczne, zarówno w wersji online, jak na żywo, więc takie spotkania edycyjne, zwane przez nas edytonami, są ważną formą działania, by zniwelować gender gap w polskojęzycznej Wikipedii. No i na koniec chcę Wam polecić materiał, który powstał jakiś czas temu w ramach współpracy Wikimedia Polska z Narodowym Instytutem Cyberbezpieczeństwa. Jest to podcast, który opowiada o roli herstory w takim demokratycznym ujęciu wiedzy, dostępu do wiedzy, no bo wiemy wszystkie i wszyscy, że jeśli ten dostęp do wiedzy ma być całościowy, ma obejmować historię, wiedzę o ludzkości, to powinien obejmować całość, a przynajmniej dążmy do tego, by obejmował całość. Więc w tym kontekście opowiadałam o tym, co dzieje się globalnie, o czym mówiła Wam Klara, ale też o tym, co się dzieje lokalnie na polskim podwórku, więc znajdziecie w tym podcaście pewnie rozwinięcie wątków z tego krótkiego wykładu, ale też może jakieś nowe informacje. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby kliknąć. I na koniec obiecane przez Klarę linki. Jest tego dużo i to jest maleńki wycinek tego, co możemy Wam polecić, ale mamy nadzieję, że będzie to dla Was inspirujący zbiór materiałów, by dowiedzieć się trochę więcej na temat gender gap w Wikipedii i tego, co możemy zrobić, by go zniwelować, zlikwidować. To pewnie kiedyś w przyszłości, ale każdy kawałek tutaj działa, każdy puzelek, tak jak w tym logo Wikipedii, i dokłada się do ogólnego zbioru wiedzy i do tej sumy społecznych działań, więc bardzo serdecznie Was zapraszam i do lektury, i do działania. Mam nadzieję, że to, co usłyszeliście, usłyszałyście, było dla Was inspirujące, a mówiły do Was Marysia i Klara, czyli jednocześnie wikipedystki, ale jednocześnie też członkinie Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Działamy bardzo mocno w tym kawałku herstorycznym, edukacyjnym. Mamy nadzieję, że już niebawem w dobrych humorach, z dużą energią, a na pewno taka u Was jest, spotkamy się na warsztatach i będziemy Was wprowadzać w ten świat Wikipedii, w jego zakamarki. Wcale nie jest tak trudno, jak może się wydawać, a jest niezwykle pasjonująco. Każda osoba może znaleźć coś dla siebie i mam nadzieję, że to będzie początek wspaniałej przygody. Dziękuję serdecznie w imieniu własnym, w imieniu Klary. Do zobaczenia.